Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. To stare polskie przysłowie wiele mówi o nas, Polakach. Prześcigamy się w wyszukiwaniu nowych miejsc za granicą, do których chcielibyśmy dotrzeć, a tak naprawdę zapominamy o własnym kraju. A przecież tutaj, całkiem blisko, jest wiele niezwykłych, magicznych miejsc, do których nigdy nie dotrzemy, bo wydaje się nam, że doskonale je znamy. Nic bardziej mylnego. Postaram się Was o tym przekonać. A zaczniemy zwiedzanie jakby od środka, od Mazowsza. Nazywam się Katarzyna Słoma. Z zawodu i pasji jestem przewodnikiem turystycznym. Podróże, również te bliskie, to zdecydowanie mój żywioł. Lat miałam, jak mi gospodarstwo zdali, no i emeryturę. Ale to weteranka. Pani wie, pani... To jest prawdziwa perła wśród naszych łowieckich portów ludowych. Odkąd kiedy znamy, to proszę Pani, cały czas wyszywała. No Pani Bronia, a teraz niesamowita jest. Dlaczego mnie Pan... Teraz mam co, nie mam co weteranka. Robić. I co zobaczę, to... Coraz młodsza. Coraz młodsza, coraz ładniejsza. Sława Sparna. Ja Panią znam od kilkudziesięciu lat. Nie tylko bardzo dzielna w swoim osobistym życiu, ale mimo wieku ciągle arcydzieła twórczości naszej łowickiej z ogromnym oddaniem. Z wielkim sercem przede wszystkim wykonuje, także jeżeli ktokolwiek nabędzie te dzieła, to powinien o tym pamiętać. Gwiazda Łowicka nadana została za całokształt pracy w kategorii twórczości ludowej. Akt odbierze pani Bronisława Skwarna. A zatem prosimy panią Bronisławę Skwarną o odsłonięcie gwiazdy łowickiej. Uwielbiam takie rzeczy, a w tych dziełach sztuki czuję się jeszcze piękniejsza niż zwykle. Właściwie to czuję się jak gwiazda, a nie. Dzisiaj czuję się jak gwiazda łowicka. Ale co łączy te wspaniałości z dzisiejszym wydarzeniem, czyli z nadaniem tytułu łowickiej gwiazdy pani Bronisławie Skwarnej? Otóż pani Bronisława Skwarna uważana jest za prawdziwą perłę wśród łowickich twórców ludowych. Ta słynna hawciarka specjalizuje się właśnie w wyszywaniu takimi koralikami. Ja robię, bardzo mam chęć do tego, no i a cieszę się z dzisiejszego tak dnia, jak jeszcze z żadnego. Pani Broniu, a jak ja bym chciała nauczyć się wyszywać takimi koralikami? Myśli Pani, że mogłabym kiedyś do Pani przyjechać? No, jak Pani ma życzenie, no to i ja będę się cieszyć. A pośpiewamy sobie trochę? Przy tych warsztatach, jak przyjadę do Pani, bo przecież Pani pięknie śpiewała, pięknie tańczyła. Może ma Pani jakieś takie fajne piosenki teraz o takich dziewczynach łowickich? Tak, a no...
teraz, żeby zaśpiewać? No pewnie, a co nam przeszkadza? Ale piękny jest nasz Słowic, a piękna okolica, a naszym strojem łowickim, a każdy się zachwyca. Skorzystałam oczywiście z okazji i przyjechałam dzisiaj do prawdziwej perły wśród łowickich twórców ludowych, właściwie do naszej prawdziwej gwiazdy, do pani Broni Skwarnej. Dzień dobry pani Broniu. Przyjechałam dzisiaj do pani się pouczyć troszeczkę koralikami. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. O, herbata chyba nam się już robi. Chcę panią zapytać. Pani kiedyś miała taki fajny wierszyk o łowiczakach. Pamięta pani go? Bardzo mi się podobał, raz go słyszałam tylko. Piękny jest nas Łowic, piękna okolica, a naszym strojem łowickim każdy się zachwyca. Bo nasze stroje łowickie każdemu się podobają. Nawet z zagranicy do Łowica przyjeżdżają. I te nasze łowicoki to ładne chłopaki. Każdemu się podobają, ładnie tańczą i śpiewają. No taka prawda. Ja też uważam, że łowickie chłopaki jak parowe młyny, tak? A tutaj na tym portrecie to pani z mężem właśnie? Tutaj tak, na tym portrecie? Tak. Ze ślubu zdjęcie. A tamtym pani widziała, co teraz dostałam? Z panem burmistrzem zdjęcie? Widziałam. Ale torebkę to chyba pani ma swoją. Tak. No właśnie widzę, ale pięknie pani wygląda. Chociaż i tak w stroju to pani zawsze jest najperłą na Boże Ciało. Chodzi tak. Pani co roku w Bożym Ciele? Teraz 2 lata nie była. Nie, bo już za ciężko, gorąco tak. Było bardzo też. Już trochę za słabo się czułam. Długo pani robi takie, to są... Jak to nazwać? Nie wiem. Tak. No, serwetki takie. Tak. Że dawniej to mi się robiło prędzej. A teraz to już mi się ręczyny trzęsą. No i co jest najtrudniej zrobić z tych rzeczy? Ba, to najtrudniej jest. Środek ta. Najtrudniej? No to. Bo potem to, aby się tam nadszywali. I wszystko pani ręcznie widzę robi. A za maszyną się tego nie zrobi. Bez okularów? Bez. Pani Bronią, a ten ołtarzek, to sama sobie pani przystroiła? Ba, no a co tutaj stroinia jest? Bo już w innych, w innych domach już nie ma takich ołtarzyków. Tylko u pani został taki ładny. No tak. Inne twórczynie to już tak nie mają takich. Ani twórczynie, ani teraz obrazy już ludziom zawalają. Pani Bronią, to co, pokaże mi pani, jak robić jakieś no, rzeczy? No tak. A ile igieł ma pani nawleczonych? Nawiedz mi trudno, tylko wnuczek, prawnuczek mi to. To już na zapas pani ponawlekał. Tak. Pani Broniu, a mogłabym coś spróbować przyszyć? Tylko musi mi pani pokazać, jak to zrobić, dobrze? No, zaraz. Przeszło, czy? No, przeszło, nie. Boże, no to co teraz z tym zrobić? Pani, tu, no i 7 poradników. Jejku, 7 to pani... No pani to już wie, w którym miejscu, a ja to... A tego, a orzechów to nie chcielibyście wziąć? Orzechów? Tak. Ja się poczęstuję orzechami. Dobra, i co teraz? Jeszcze no raz? No jeden wziąć. Jeden. No jeszcze mam namierzyć koralików. A, to jest tutaj? Tu? Tak. Ojej, bo jakie to... Ja tylko bez laparstka to. Nie, ja tam takie rzeczy, to się je razy. Jak takie coś grubsze, to. O, zrobiłam. Już.
Pierwsza moja lekcja haftowania koralikami jak najbardziej udana. Odwiedziłam chyba najpiękniejszą osobę w powiecie łowickim. Pani Bronia Skwarna nie ukrywa, że ma ponad 90 lat, ale naprawdę wielki szacunek za dorobek pani Broni. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo. Przyjadę na pewno, jeszcze sama. To ja tego groszku marnę. O, dobrze, to ja poproszę. Dobrze. Dziękuję bardzo.